magazyn informacyjny z kraju i ze świata. W studiu Marta Kielczyk i Lesław Nowak. Dramatyczne okoliczności śmierci w pewien sposób przypominają aurę jego sztuki. Beksiński został zamordowany minionej nocy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Morderca zadał ofierze kilkanaście ciosów nożem. Policję zawiadomiła rodzina malarza, która przed północą znalazła ciało. Malarz miał 76 lat. Z mieszkania artysty prawdopodobnie nic nie zginęło. Nieoficjalnie wiadomo, że zabójca słynnego malarza mógł być jego znajomym. Obrazy Beksińskiego były pokazywane w prestiżowych galeriach na całym świecie. Chyba ten obraz wrzucę teraz, bo nie wiem, już mi w ogóle nie liczy. Jakiś mam zły okres. Nie wiem, nawet nie wiem, na niego łóżku przerabiałem parę razy. Chyba zacznę coś innego, tylko jutro będą goście, dopiero pojutrze. Ogrzeło na tłuszczu i padnie na parze. To ja chyba z chudym twarogiem najlepiej. Chcę sfilmować tą kuchnię po wybieleniu. Jaka jest? Aż ja nie chcę wiedzieć, jak można mieszkać. Rodzie? Ona jest jak chora. No jeden dzień tyle krzyku i mam zrobione, że jestem połamana, że mnie uda bolą. To trudno za wszystko się coś tego płaci. No wiesz, no, człowiek w Polsce wygląda raczej dosyć podle. Mnie jest bliskie ekspresjonizm. Ale mnie na uzyskanie tego, co najbardziej lubię, nie stać w jakimś sensie, gdyż jestem perfekcjonistą. Nie potrafię porzucić obrazu wtedy, kiedy on jeszcze jest ekspresjonistyczny, a wykańczanie obrazu powoduje, że ekspresja zaczyna z niego wyparowywać, a miała ekspresję zajmie coraz mniej. Jest znaleźć tą złoty środek, tak żeby jeszcze był ekspresyjny, a już dało się na niego patrzeć, żeby to nie były chlapnięcia takie farbą, które są żółwiwe. To jest właśnie problem mego życia, którego chyba nigdy nie przekroczy. No to w takim razie należy taką okazję wykorzystać na 100 lat. Właśnie, niech żyje nam. Kto? Kamera jedzie w tamtą stronę. Nie, kamera zawsze się opóźnia, rozumiesz? Znaczy zawsze pokazuje nie to, co jest... Ośnicia twierdzi, że ja kiwam, że ja wachluję. Nie, to jest bardzo ciężko nie kiwać, rozumiesz, czy ja, z ręku. Jak... Dmuchowski na przykład uważał, ilekroć mu pokazywałem coś, co ja nakręciłem, że ja to za szybko robię, za bardzo chwieję. Ja mówię, ja nie kręcę oświatówki dla dzieci opóźnionych w rozwoju, tylko kręcę notatnik dla siebie, tak jak on... Ja to zacząłem używać na zasadzie pamiętnika, wiesz, nie chce mi się pisać. A ja codziennie,
sceny, kręcę jakiś śnieg na parkingu, wrona siadła, rozumiesz, sąsiedzi się pokłócili. Na tej zasadzie ktoś przyszedł, rozumiesz, to. Dzisiaj są moje urodziny, to znaczy jeszcze nie są, ale Tadzik przyszedł wcześniej, prawda? Urodziny? Imieniny, przepraszam. Imieniny, tak właśnie. Ja może się urodził tak jak ja. Nie, ja się urodziłem, ja nawet nie wiem, kiedy ja się urodziłem. Tak, on jak trzeba coś wypełniać, to zawsze mnie się pyta, kiedy on się urodził. Jak jego mama miała na imię i tato, to jest straszne. Taką żonę mieć, która wszystko wie. Kupiłem taśmę magnetofonową za dobrych 65 zł polskich i mam zamiar otworzyć album foniczny, tak? Zosia chce coś powiedzieć. Nic nie chcę, no co mam powiedzieć? Może mi powiedzieć, że mnie kochasz, albo co? To, że cię kocham, to chyba wiesz. No ja nie wiem. Gdybym cię nie kochała, to bym tutaj nie siedziała z tobą. Na co byś robiła? No, siedziałam z kim innym. Jak to z kim innym? Kto by tu u mnie dość siedział? No ja w Sanoku bym w ogóle nie była. A, w ogóle, że byś nie była w Sanoku. No. Bardzo pięknie. To się pozna mnie po całej teraz. Nie, w ogóle. Nie? Nie. Wczoraj mama została uświadomiona o tym, że posiadamy, znaczy nie, że posiadamy, tylko że będziemy za 6 miesięcy posiadać potomka. Marzenia. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, trochę jestem przerażony tym całym przyszłym ojcostwem i w ogóle nie wiem, jak to będzie. Czy te obrazy będą cokolwiek moje wartać, może to wszystko diabła warte. A pieniądze się nam tak teraz skończyły, że w ogóle nie mamy w ogóle. No ja będę miała teraz prawda, co miesiąc pobory, nic nie będę sobie kupowała, więc będę mogła dawać więcej na dom. Wczoraj czekamy. Hydraulicy nie przyszli. Francuskim kluczem, Zosiu, nie żabką. No ja zaraz spróbuję to zrobić, chociaż nie wiem, czy dam rady. Słyszę ten francuski, a ja nie umiem. A co ty tyle naniosłeś? Brudy jakieś pewnie. Brudy, tak. Poza tym tak tło już się raczej nie nadaje. To włożyłem, ale to jest kuse, rozpina mi się na mnie w ogóle. Nie chcę. Ja już po prostu szkoda tej koszuli używać. Ale ona jest kusa, nie muszę, prawda? Zgadnij. Jeszcze jakieś słoiki, takiego. Taki irytujący ten napis, no na szczęście nie na wszystkim był, ale tam akurat to przez godzinę co najmniej najpierw. Uwielbiam, jak jest wszędzie data, bo wiem, kiedy to jest nakręcone. Przecież to nie służy celom artystycznym. Jest później ten materiał. W zero w nocy do godziny 24 jest to samo, więc jak się przystępuje do filmowania, nawet wychodzę z domu i zamierzam filmować za godzinę, to mogę już sobie ustawić datę. Jest straszne zbliżenie. Zabawna jest ta ramka w środku, tak jak celownik. Bo ta ramka to, co jest w tej ramce, właśnie ulega nastawieniu na ostrość. Pokój to ja już mam sfilmowany, natomiast jestem niedopieszczony, jeżeli idzie o moją osobę i o filmowanie mojej osoby. Mnie nikt nie chce... Wszystko będzie zimne. Już zaraz idę, no niechże on mi troszeczkę skręci, bo już zaraz tego. No przecież można jeszcze podgrzać troszeczkę. To idziesz wyjść, na kręcek będziesz... Dobrze, no to idę wyjść, ale tam jest ciemno. Piwo. Teraz będzie przykład kuchnia Wyczyńskiego. Pieprzu jest zawsze za mało. Na to nalewamy curry. Majny technik, majny builder. I można konsumować. Na tym polega właśnie problem, że człowiek lubi rzeczy, które są dla niego niezdrowe. Tym się upodabniają kapłani i lekarze, że zakazują rzeczy przyjemne. Jezu, jak jest coś takie ostre, to mnie tak smakuje. Powinieneś jeszcze bekać i pierdzieć ze szczęścia przy tym. Zawsze zalecałeś mi tego rodzaju zachowanie przy stole, więc... Bekanie nie pierdzenie nie zwiększa mego poczucia szczęścia.
coś pisał o mnie, że ja stworzyłem prawo Beksińskiego. Dźwięki jak przy kręceniu pornokasy. To wyliże przed tym. Tak siebie zobaczyłem nakręconego, jak jem ten jakiś krem, to myślę sobie, Jezus Maria. Zgroza. Twój Walkman chciałem sfilmować. A miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Główna wada tamtego, no, nie można było zrobić 4 albo 5 kroków po nierównym terenie, bo od razu dźwięk ten. Ale tamten nie wyrzucaj, tylko sprzedaj gdzieś. No, że on wyrzuca, że się może przydać. Może przydać po prostu i czasami mi się zdarza, że gdzieś, nie wiem, może będę jeszcze kiedyś z kimś gdzieś wyjeżdżał, a to w podróży jak się gdzieś siedzi, to on jest dobry. Dobry tylko się z tym chodzi. To nie te czasy, ale ginie te czasy, dziś saksofona, ale ginie kontrabasy i nie da rady zrobić serce bez balady. O dawno minął czas, ale kina. Dziś Kolumbii nie chcą Begina albo Twista, co ale kini nie noc mi nie wykorzystaj. I za tą Twista z Kolumbinią, która wie, że tylko Twista tęczy się, to jest już tyle tylko. Bardzo późno chodzę do łóżka, tylko wtedy, żeby tylko spać. Bierę zaszczyk, trochę tam się z Elą bawię, tą od pani Joli, bo ona zawsze z panią Jolą przyjdzie. I Ela już idzie do domu i ja zasypię. Ja tak bardzo łatwo nie zasnę. Dlaczego? No tak, bo ja nie wiem, jak się śpi. Tak się położę, zamknę oczy, nawet już nie mogę ich otworzyć, bo już śpię, nawet nie wiem jak. No jakby się tygrysy śnią, to prędzej wiem, że ja śpię. Dlaczego? No bo ja nie wiem, jak jestem głodny, to babcia mówiła zawsze, że się mu takie wygłodniały tygrysy śnią. Bo ja nie wiem, jak się śpi, no bo zasnę wreszcie, nagle zasnę, ja nawet nie wiem, kiedy zasnę. No, oczekiwania na ekipę telewizyjną. W miarę posprzątane światła to oni swoje przyniosą. Nie wiem jeszcze, gdzie to ustawiam. Ja mogę włączyć na wszelki wypadek swoje nagrywanie, bo u mnie działa zły duch, proszę ciebie, i u mnie jak ktoś nagrywa, to nigdy się mu nie nagra i później jedyną szansą pozostaje zrobienie kopii z tego, co ja nagrałem. A ja jeszcze dyrknę na wszelki wypadek do Tomka, bo on chyba wstał. Zamknęła cię, bo Zamknij to, to jest niedobre. Mam nadzieję, że już wstał i cię nie zbudziłem. Proszę o niedzwonienie do mnie, bo u nas wyłączamy telefony, bo tu się na dźwięk zaczyna nagrywać teraz. Na 9 metrach nie ma co zaczynać setki. No na wszelki wypadek, że nagle zadzwonisz, to byś był zaskoczony, bo nikt nie podniesie, bo reponder jest ściszony, wszystko jest wyłączone, tylko reponder. Drzwi nie są zabarykadowane, otworzysz sobie normalnie i wejdziesz nie stwarzając hałasu. No, na razie. Takie proste pytanie, marzenia. Ja wie pan, mając lat 64, marzeń już nie posiadam, to chyba, żeby żyć jak najdłużej i ze względem zdrowiu i żeby moja właśnie kiepska konstrukcja wewnętrzna wytrzymała to tak, żebym nie żył przez te ostatnie lata jak kaleka w łóżku.